Słychać? Okej, okay. Witam Państwa. Mam nadzieję, że już teraz mnie słychać. Nazywam się Marcin Żydłowski i tak w skrócie można powiedzieć, że zajmuję się kawą. I zawsze, gdy rozmawiam z moimi znajomymi podczas rozmów o kawie albo z kursantami na kursie, czy w jakichś innych okolicznościach, gdy rozmawiamy o kawie, zawsze staram się przekonać ludzi wszystkich, że za taką filiżanką kawy, stara filiżanka kawy, którą dostajemy w kawiarni, którą dostajecie Wy przez bar w kawiarni, to nie jest zwykła filiżanka kawy, to jest aż filiżanka kawy. Za tą filiżanką stoi praca około 1000 osób, ponieważ ujmując cały rynek kawy na świecie, jednej porcji kawy, która staje do nas na barze, dotyka około 1000 osób. Cała ta praca tych wszystkich ludzi jest niesłychanie ważna i każdy etap to jest tak naprawdę sztuka. Dzisiaj podczas tych kilku minut, które tutaj mam, pokażę, że przygotowanie kawy, sam proces przygotowania, zaparzenia kawy, to też jest sztuka. 10 minut to jest naprawdę odrobina z tego, co można pokazać, co można powiedzieć, natomiast spróbujmy. Zaczniemy od przygotowania espresso i od przygotowania takiego cappuccino, które zobaczymy, czy Państwo znacie, czy nie, i nie będę Was słyszał, ale zobaczymy, co o nim sądzicie. Przypuszczam, że wiele osób w paniu prawdziwego włoskiego cappuccino bardzo ważna jest temperatura. Dlatego, że mleko w temperaturze około 60 stopni, z niego wytrąca się naturalna słodycz. I dzięki temu cappuccino jest delikatnie słodkie, bez słodzenia. Zapraszam chętnych do przekonania się o tym w przerwie tutaj do mnie. To pierwszą kawę, jaką zrobiłem, przygotowałem ją. Tutaj temperatura mleka miała około 90 stopni. Z punktu widzenia technologii żywności, mleko powyżej temperatury 80 stopni przestaje już być mlekiem. Tam zachodzą takie procesy, że ono już nie jest mlekiem. To jest dobre mleko. Gładkie, szkliste i elastyczne. I takim mlekiem zrobienie kawy może być już sztuką. Więc na początek zacznijmy od takiego wzoru. To jest wzór Rosetty. I jest różnica, prawda? Co? Jednakże, zanim w pełni powiem jeszcze o cappuccino, pokażę, co innego można przygotować, muszę powiedzieć, że najważniejszą rzeczą w przygotowaniu kawy, każdej kawy, jest espresso. I tutaj uczulam, że jak będziecie chodzili do kawiarni, zamawiali kawę espresso, to proszę mówcie espresso, a nie expresso. Ponieważ ekspres jest to maszyna do przygotowania espresso. I nawet najlepszy ekspres na świecie tak naprawdę przygotowuje tylko jedną kawę. I tą kawą jest espresso. Jest to serce każdego napoju kawowego, dlatego bardzo ważne jest, żeby każde espresso było idealne. Każdy ruch tutaj ma znaczenie. Każde użycie tego przyrządu, który nazywa się tamperem, każde ubicie, to wszystko wpływa na końcową jakość naparu, na końcową jakość napoju. Nawet ubicie na tyle dobre, jak Państwo widzieliście, świeżo zmielona kawa, jak się przekręci, nie wypadnie. Z tak przygotowanej, świeżo zmielonej, świeżo wypalonej kawy, przy okazji powiem, że jest to czysta arabika pochodzona z Brazylii, z takiej plantacji, która się nazywa Rainha. Jest to kawa, którą sam wypaliłem 28 sierpnia specjalnie na ten pokaz. Charakteryzuje się tym, że jest wyjątkowo słodka, kwaskowata i nie ma w sobie w ogóle goryczy. To jest to coś, czego teraz szukamy w kawie, czyli słodyczy i kwaskowatości, gorzkie kawy, gorzki smak charakterystyczny dla kaw, dla mieszanek z ziarnami typu robusta odchodzi już do przeszłości. Przygotuję tych espresso troszeczkę więcej, żebyście mogli Państwo zobaczyć od razu więcej wzorów, co możecie zamówić i dostać w kawiarni.
o smaku espresso, o tym połączeniu właśnie słodyczy, kwaskowatości, ewentualnie delikatnej kawy, mówimy, że jest to balans smakowy. Jeżeli kawa jest dobrze przygotowana i dobrze smakuje, mówimy, że jest ona dobrze zbalansowana. To sobie odstawimy na bok. Espresso składa się z dwóch części. Z czarnego płynu, który dla nas jest po prostu kawą, i tej pianki na powierzchni, na którą mówimy krema. Czarny płyn jest to bodyk, a piana to krema. I zwykło się mówić, tak Włosi mawiają, że jeśli nie ma kremy, kawy nie serwujemy. Czyli no crema, no serva. Mamy cztery idealne espresso przygotowane do stworzenia cappuccino. No i zacznijmy. Zobaczyliśmy już wcześniej wzór rozety. To jest pierwszy wzór, którego się uczą pracownicy w kawiarniach, uczą się baristi w kawiarniach, i jest to baza. Używając wyobraźni, na powierzchni kawy możemy namalować dosłownie wszystko. I na przykład zacznijmy od tego, że narysuję teraz dwie rozety. A odpowiednio łącząc te dwie rozety, zaraz przygotuję kolejną kawę, właśnie używając wyobraźni możemy stworzyć każdy wolny wzór. Zobaczymy, czy Państwo zgadną, co ja teraz przygotuję. Jeszcze raz rysuję te dwie rozety. Proszę bardzo. Na bazie tego prostego wzoru, właśnie jakim jest ten kwiat, możemy też przygotować inne rysunki. I proszę bardzo. Znowu mamy rozetę. Ale teraz troszkę inaczej ją wykończę. Jednym z ulubionych wzorów, jakie można dostać w kawiarni, zwłaszcza jeśli chodzi o pary, zakochane pary na walentynki, jest to oczywiście wzór serca. Bardzo bym chciał wiedzieć, ilu z Was chodzi do kawiarni, ilu z Was pije kawę. Przypuszczam, że większość. Dlatego narysuję specjalnie dla Was duszka kawowego, który mam nadzieję wszyscy jesteśmy ogarnięci. I jako ostatnia kawa z tych trudnych chciałem pokazać mój ulubiony wzór,
chociaż jesteśmy w Łodzi, to powiem, że jest on bardzo lubiany przez mieszkańców Krakowa. Zaraz zgadniecie dlaczego. Jest to już naprawdę wyższa szkoła jazdy. I tak jak obiecałem na koniec, dwie proste kawy, prosta instrukcja zrobienia dobrej kawy w domu. Jeżeli macie ekspres, z którego jesteście w stanie zrobić espresso, w którym jest krema, jeżeli możecie spienić mleko, no może nie tak całkowicie gładko jak ja, ale na dosyć gładkie mleko, na powierzchni tego mleka można bardzo prosto narysować dowolny wzór. Do tego stopnia prosto, że mogę zaprosić kogoś z sali. Bardzo proszę, jeżeli jest jakiś chodnik, to proszę teraz wstać i wyjść tutaj do mnie i tą kawę ktoś zrobi samodzielnie. Ja już przygotowuję espresso i spienię mleko w tym czasie, natomiast zapraszam tu jedną ochotnika albo ochotniczkę. Świetnie. Witam, dzień dobry. Marcin Moczulski, bardzo miło. Przygotuję espresso, przygotuję mleko i zaraz powiem Pani, co musimy zrobić w pokoju, dobrze? Dobrze. Ma Pani ekspres w domu? Słucham? Ma Pani ekspres w domu? Tak. Jestem pomocną. Ogarnię tam dokładnie, duszkiem kawą, tak? Dokładnie. I takie mleko wychodzi w... Teraz pokażę. Nie, takie nie. Taki nie wychodzi. Nie, niestety. Tutaj zróbmy tak. Proszę nalać tego mleka do pełna do filiżanki. Nie, właśnie bez przechylania, bez machania. Po prostu wypełnić filiżankę mlekiem. To są Pani ręce, nie moje. Okej, okay, i teraz, może niech to stoi, będziemy... teraz proszę wlać całą zawartość espresso w jedno miejsce w środek. Specjalnie tak sobie ten zagniemy kubeczek. A resztką tego... Będę najwyżej sekurował, także lejemy spokojnie w środek wszystko, tak. Weź się trzęsę. Proszę nie przejmować. Świetnie. A resztką proszę zrobić samodzielnie takie delikatne kropeczki naokoło, okej? Dobrze. Z tej kremy. Okej, okay, super. To oczywiście nie jest wzór. Natomiast teraz bierzemy patyczek do szaszłyków, wykałaczkę, zanurzamy w mleko i przyciągamy przez te wszystkie kropki, robimy jeden obrót, okej? Ale w mleko, czy w jasne, w mleko. Głębiej troszeczkę. Może to wetrzeć, nie? Proszę bardzo. Głębiej. Teraz? I tak, i jedno przycięcie wszystkie kółeczka. Super, 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 super. I mamy... Gdzie zakończyć? Jeszcze odrobinkę. I mamy wianuszek z serc. Widać? Super. I słuchać brawa nawet. Ale tak jak obiecałem, będą dwa wzory. Także jeszcze momencik, jeszcze jeden wzór taki. Zapamiętujcie Państwo, bo to jest naprawdę bardzo proste. I możecie to spokojnie przygotować w domu. Opsa. Tak, oczywiście. Pani bierze samodzielna kawa. Ta kawa właśnie będzie delikatnie słodka, bez schłodzenia. Jeśli nie chodzi Pani kawy, to tą delikatną słodycz na pewno Pani wyczuje. Bardzo proszę, strasznego. Proszę powiedzieć, czy jest słodka? Jest. Potwierdzony został. Okej, okay. I jeszcze jedna kawa.
Znowu wlewam do pełna, proszę bardzo, samodzielnie. Bardzo ładne kremowe mleko. To jest piana z mleka, ona jest tak ubita, że jest właśnie taka kremowa i leista. I teraz znowu będziemy wlewali espresso w mleko, ale wlewając będziemy robili znak takiego krzyżyka, czyli na poprzedniemu powierzchni, ja pani pomogę. A później zrobimy z tego krzyżyka jeszcze gwiazdę. Także zaczynamy lać i od razu lejąc robimy taki wzór. I jeszcze po przekątnych, proszę, samemu. Nie szkodzi, tutaj, tak, bo to wyjdzie z... No. Świetnie. I teraz ten sam patyczek zanurzamy centralnie w środek tej kawy, dosyć głęboko w mleko i robimy cykliczne ruchy zdecydowane do zewnątrz, dobrze? Super. Świetnie, dokładnie o to chodziło. I teraz po rancie jeszcze na koniec. Cuda. Bardzo dziękuję, gratuluję. Powodzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że w tym krótkim czasie pokazałem, że kawa to może być coś pięknego. Te kawy nie tylko pięknie wyglądają, one też pięknie smakują. Zapraszam, żebyście się przekonali. No i pijcie kawę. Dziękuję.